Zdrowia. Młodzi ludzie nie oszczędzają i oszczędzać nie będą. Subskrybujesz? Dziękuję bardzo. No ludzie w wieku od 23 do 38 lat, czyli tak zwani milenialsi, czyli tysięcznicy, czy dwutysięcznicy, urodzeni pomiędzy 1981 rokiem a 1996, w zasadzie nie oszczędzają. Nie oszczędzają, no i wiedzą, że tam normalnie to każdy jest młody, studiuje, uczy się, później pracuje, później następuje tak zwany ten retirement, czyli emerytura, no ale nie oszczędzają. W jakim sensie nie oszczędzają? No nie oszczędzają na tym drugim filarze, no bo w Ameryce, jeżeli pracują, no to państwo w zasadzie zabiera od pracodawcy 7,5% na ten Social Security, czyli to jest taki amerykańska przymusowa emerytura. No i 7,5% odkłada każdy pracownik, także 15% jest odkładane. No mówią, że tam zabraknie tej kasy w ciągu tam 30 czy 40 lat, czyli ci milenialsi no trochę mają rację, no bo to państwo mówi, że zabraknie kasy. Dlaczego zabraknie kasy? No kiedy wprowadzili Social Security tam 60 czy 80 lat temu, no to 25 osób pracowało i odkładało pieniądze na jedną osobę, która utrzymywała tą emeryturę. No i przez te 60 lat coraz więcej ludzi brało. No i teraz jest chyba ze 2 czy 3 osoby płaci tym, którzy odbierają. Także za jakiś czas będzie jedna osoba płaciła jednej osobie, no a jak jedna osoba będzie płaciła jednej osobie, no to będą musieli wszystko chyba zabierać. Także to wszystko, cała ta utopijna emerytura, to była taka, można powiedzieć piramidka Ponziego, bo wszyscy się składają, a ostatni jest frajerem. No ale nie chodzi o ten Social Security, to jest tylko dodatkowa sprawa, zakładając, że zmniejszą wydatki i podwyższą, powiedzmy, składki, no to jakoś ten ZUS, Zakład Ubezpieczeń Społecznych, Social Security amerykański, jakoś tam to wyprostuje. No trudno powiedzieć, te wszystkie rządowe programy, to one zawsze szwankują i zawsze jakoś nawalają, ale 27-letni ludzie, gdziekolwiek nie mieszkają, no to mówią, że nie będą oszczędzać na tym trzecim profilu, nie to, że nie stać ich tam na odłożenie 2, 3 czy 5%, No 5%, no to zawsze każdy powinien jednak być w stanie wycisnąć, ale dlatego, że środowisko. 88% milenialsów tłumaczy, że środowisko zakończy się, że climate change zmienia się na teraz, i 70% w zasadzie mówi, że to ich bezpośrednio będzie dotyczyło. No i cały ten atak nieustanny, telewizja, nowości, YouTube, gazety, atakuje wszystkich tych młodych ludzi, że oni są bardzo sceptycznie nastawieni do swojej przyszłości. Jeżeli są nastawieni sceptycznie do przyszłości, no to tak sobie myślą, że no dobrze by było, żeby było dobrze, no ale chyba nie będzie tak dobrze za 50 lat. No i mają w nosie. Pogoda jest tak szaleje na dzień dzisiejszy, że jak ja będę 60 czy 70 lat mieć, no to już przypuszczalnie może być koniec świata. No, Aleksandra Ocasio-Cortez ona tłumaczyła właśnie, że jest 12 lat dla Ziemi do przeżycia, także większość tych ludzi wierzy w to. No, sytuacja psychiczna młodzieży, tych młodych ludzi jest strasznie zatrważająca. W ostatnich 10-15 latach. Taki raport był w marcu opublikowany w żurnalu do nienormalnej psychologii. To się nazywa Journal of Abnormal Psychology. Znaleźli, czy zbadali, że młodzi ludzie w wieku od 18 do 25 roku mają symptomy
kolosalnej depresji i wzrosła ilość tych ludzi, wzrosła o połowę pomiędzy ludźmi 2005 roku a 2017, czyli 12 lat i jest 1,5 raza więcej tych ludzi, którzy mają depresję. Starsi ludzie w ogóle nic nie zmieniło ich, po prostu no ci, co mieli, to mieli, a ci, co nie mieli, to nie mieli. No, ale jeszcze się okazuje, że w niektórych przedziałach wiekowych zmniejszyło się to wszystko. Autorka Jean Twenge napisała, że to jest związane wszystko z tymi właśnie z cyfryzacją. Ta cyfryzacja zmieniła kompletnie zachowanie ludzi. Ludzie już po prostu te środki masowego przekazu się zmieniły. No nie jest to już gazeta, nie jest to telewizja, nie jest to wyjście na dwór. Wszystko teraz ludzie, młodzież się budzi z telefonem i zasypia z telefonem, no i zaczyna mieć tak zwaną nerwicę środowiskową. Co to znaczy nerwica środowiskowa? Także ich zachowanie wewnętrzne, oni po prostu mają nerwice i myślą, że po prostu nadchodzi koniec świata poprzez zmianę środowiska. No i to wpływa na ich samopoczucie. Ich samopoczucie, czyli 62%, jeżeli to ma, to jest straszne, to jest 3/4 powiedzmy. No, 50% ma coś takiego w wieku powyżej 45 lat. No też jest sporo, no ale sporo mniej. Dwie trzecie milenialsów kompletnie nie oszczędza i nie będzie oszczędzało. Ci, którzy oszczędzają, ta 1/3, no to mają mniej więcej oszczędności w wysokości tam 20-25 tysięcy dolarów, no i odkładają 7 mniej więcej procent swoich zarobków, czyli to tak normalnie, klasycznie, tak jak od dziesiątek, od setek lat ludzie, ci, co doradzają finansowo, po prostu proponują 5-10%, no należy sobie odstawić na bok. I najgorsze jest to, że ciągle ci, co nie odkładają, powtarzają, że nie będą odkładać, bo nie ma po co. Nie ma po co. Jest jakiś taki fatalizm w tej populacji. Jest fatalizm w tej grupie młodzieżowej czy młodych ludzi, która jest trudna do przezwyciężenia. Jest kompletnie inaczej niż powiedzmy w poprzednich generacjach. Ludzie odkładali, bo wiedzieli, że będzie ciężko, no, że mogą pracę stracić, że może być drożej, że powinni coś tam kupować, inwestować, no i mieć na złotą godzinę te pieniądze pod materacem czy na koncie. No, a ci to w zasadzie mówią, że w zasadzie będzie koniec. Co jeszcze dodaje tego problemu? No, dodaje to problemu, że ta młodzież przy tej polityce prowadzonej przez tą młodzież, to oni jeszcze będą mieli mniej pieniędzy. Ta Ocasio-Cortez, ona ma 29 lat, no a i wszystkie te opłaty ochrony środowiska, można tak powiedzieć, no to średnio będą kosztowały każdego z tych milenialsów ze 130-140 tysięcy w ciągu całego ich życia. Po prostu będzie zabierane w podatkach z pensji. A jeżeli nie byłoby zabierane z podatków w pensji i byłoby odkładane powiedzmy na konto oszczędnościowe te emerytalne, no to wtedy te 120-130 tysięcy zamienia się w 180-190, no bo to się wszystko akumuluje, ten procent przez 20-30 lat to się dodaje, a jeżeli państwo zabiera powiedzmy co roku, no to tych pieniędzy nie ma, także te 180-190 tysięcy byliby bogaci, jeżeli jakby szli na emeryturę. No większość tych doradców jednak stara się, żeby młodzież jednak zaczęła oszczędzać, żeby
No i nie ma jak ich przekonać, powiedzmy, że katastrofa faktycznie może być opowiadana i dobra jest na filmach i w książkach, no ale, ale w życiu szanse, że powiedzmy nie będzie świata za 40-50 lat i że ta beznadziejność ich życia i beznadziejność, i ten fatalizm taki czekania na koniec świata, no to nie powinien się odbywać. Milenialsi w sumie powinni zacząć oszczędzać. No i ciągle nawet na niektórych uniwersytetach, no to mają takie wydziały psychologia finansowania i tłumaczą tam, że ludzie właśnie, to są te dwa podejścia, że albo są strasznie przestraszeni, że nic nie będą mieli i zaczynają oszczędzać, no a teraz jest fala tych młodych, że oni po prostu nie chcą nic, no bo będzie koniec świata. No, tak jak zwykle, co może zadziałać? No, działa to, jak powiedzenie jest, z kim przestajesz, takim się stajesz. Także, że jeżeli jest jakaś taka komora z echem i siedzą ci sami ludzie i powtarzają sobie, że nic nie będzie, no to z kim przestajesz, takim się stajesz. No a jeżeli ludzie mówią oszczędzaj, bo może być źle, no ale jak nie będzie źle, no to musisz sobie zrobić dobrze. I większość ludzi, która ogólnie rzecz biorąc przez całe pokolenia, no to kto oszczędza? No oszczędza każdy, kto tam ma jakąś wizję, że sobie kupi jakiś domek w górach, czy nad morzem, czy będzie jeździł jakimś kamperem, czy pozwiedza kontynent ten czy tamten. To jak ludzie mają jakąś taką wizję, no to zawsze starają się budować to powolutku i są w stanie oszczędzić. W Ameryce to nawet ludzie, jest duża różnica pomiędzy północnym wschodem tu przy wybrzeżu, no i powiedzmy Florydą, także Floryda i Georgia. Floryda szczególnie, no bo to jest ciepły kraj, dużo ludzi właśnie z północnego wschodu, to zjeżdża na emeryturę, powiedzmy, na Florydę. Na Florydzie tam mieszkania czy nieruchomości to są, powiedzmy, dwa razy tańsze, tak średnio. Także jeżeli ludzie pracowali całe życie na północy, płacili podatki, płacili te podatki katastralne, spłacali te 20-30-letnie pożyczki do banku, no bo większość ludzi w Ameryce to nie kupuje za gotówkę. Jeżeli taki dom kosztuje 300, 400, 600 tysięcy, no to mniej więcej ludzie płacą na 30-letnią pożyczkę $600 z każdych 100 tysięcy. Czyli jak ktoś weźmie 500 000 pożyczki, no to płaci 3 000 co miesiąc do banku. No procenty i tak dalej są odejmowane, no ale to jest powiedzmy 3 000 od półmilionowego domu. No od półmilionowego domu no też trzeba zapłacić 5 do 7,5 tysiąca rocznie podatku katastralnego, także to jest następny wydatek. Czyli taki półmilionowy dom kosztuje, żeby w nim mieszkać, 40 tysięcy, także że kosztuje powiedzmy 11% całej tej wartości, to są dosyć spore sumy. No i jest spłacany powiedzmy przez 30 lat, tak, także że to jest przeliczenie takie, gdzie dużo ludzi w Polsce nie bierze pod uwagę, no ale tak jest. No i jeżeli ktoś jeszcze spłaca ten dom i odkłada na ten drugi filar, no i ma jakieś tam social security. Social security to jest tylko zabierane w zasadzie do 100 tysięcy dolarów, także jest jakiś tam maksimum, na dzień dzisiejszy maksimum, jeżeli ktoś dużo zarabiał i długo pracował, no to wszystko, co może dostać, to jest chyba tam 2500 czy 2600
miesięcznie, no i od tego musi też zapłacić podatek, no bo to jest podatek dochodowy. Czyli nawet jeżeli dostanie 2500, czyli 30 tysięcy rocznie, no to 12 tysięcy jest stopa wolna od podatku i musi zapłacić podatek od 18 tysięcy od tej swojej emerytury. Także to ciągle państwo wyciąga ręce i nie jest tak łatwo. No ale młodzież, milenialsi, jest nadzieja, że zaczną oszczędzać. No, poprawia to gospodarkę amerykańską, no bo Wall Street inwestuje w najróżniejsze firmy. Ludzie, którzy kupują ten 401k, no to w zasadzie jest wsadzony w Wall Street. Także czym bardziej Wall Street rośnie, to Ameryka oszczędności, czy te konta emerytalne rosną. Zdrowia. Subskrybujesz? Dziękuję bardzo. Nie subskrybujesz też? Dziękuję bardzo i serdecznie zapraszam. Tu jest guziczek do subskrypcji. Dzwoneczek jest dzyń. Polecajcie, wysyłajcie, dawajcie na Facebooki, na Wykopy. Piszcie komentarze na dole, piszcie pytania, jeżeli macie jakieś sugestie na jakieś tematy, które Was interesują, no to chętnie porozmawiam. I do następnego codziennego filmiku.